Brawo, proszę zobaczyć ring. Na spokojnie. 251. Andrzej Panko. Brawo dla Andrzeja. Zwycięzca dystansu 15 km. W 21 edycji. Gratulujemy Andrzeju drugiego miejsca. Więc jutro. I zamykamy podium. 221. Jacek Szymanczyk. Miejsce trzecie. Podium. Potem zamknięte. Medal dostanie, proszę bardzo. I gratulacje. Brawo. Brawo, brawo, miejsce czwarte. Jacek, witamy się na lecie. Brawo, Jacek. Myślę, że to jest ten moment, kiedy rozpocząć się zadawać, jest ten moment, kiedy witamy serdecznie. Krzysiek, zbliży się do mety. Dziękujemy, dziękujemy za udział. I następny zawodnik, tak jak powiedziałem, teraz przy zawodniku trochę przybywać moneta szybciej, częściej. Może nie tyle szybciej, co częściej. Ale na pewno daje się, że wszystko daje się, że sobie nie robi. Brawo, Jacek. O, Jacek! Proszę zobaczyć, kto zabrał medal. Jakim tutaj pokazuje nam sezon. Słuchajcie, zjeżdżmy to już oczywiście tutaj wszyscy z wysokości Kołacza. Witamy serdecznie tutaj na Chinie. Ale macie, jak to się wygląda? Nie, to jest jak na 100, na 100 metrów. A nie na kilometrów 15. Na to przybył Krystian. Gratulujemy Krystianowi, że zostawił sobie tyle sił na rękę. Także w taki spektakularny sposób nie przejął. 70. drugi numer to pan Artur. Zapraszamy wszystkich kibiców do wielkiego oklaskiwania zawodników, którzy przebiegają linię mety, a jest wśród nich pan Przemysław. Gratulujemy panu Przemku przebiegnięcia dystansu 15 km. W Morynie. Wiem co? Bo przecież jest gorąco, a temperatura rosła. Musisz zwycięża Beata Białek. Gratuluję pani Beata, ale nie zrobi się nie do tego miesiąca do mnie. To oznacza, że zwycięzca z numerem 180. Pan Daniel Nowacki, witamy panu Danielu. Na mecie i tata biegnie. Słuchajcie, tata biegnie, na biegnie tata, to trzeba być brawo. Brawo tato. Pani Piotrze, gratuluję kibiców. I dotarcia do mecie 21. wyścigu w Morynie. Brawo panowie. Brawo, 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 ogromne. Dzisiaj naprawdę trzeba było wydać 5 litrów potu. Brawo serdecznie, witamy serdecznie szanowni brzegarzy. Proszę Państwa, właśnie szczerze dziękuję za wykonanie 140 pracy. Dziękuję. I druga kierówka. Oto kobiet z numerem 212. Pani Stefani. Stefani? Tak? Stefani? Aktywić. Jeśli będą chcieli, miło się, żeby wiązali do tego, aby się zastrzeczyć, zapraszamy do przystań maryńską wyborku ratowników, kąbę zależą ten program zawodowi szczepienia. I kolejni zawodnicy tutaj gramy, to rodzinna atmosfera jest wspaniała, ja bardzo lubię zawodową polską, jak to dzisiejsze. I cóż, kolejni zawodnicy, proszę, to jest to. Zwróćcie uwagę na imię tej dziewczynki, bo jest szczęśliwa. Brawa, brawa, brawa. Ten szczęśliwy w imieniu 238 boli rosła. Proszę się znowu za to do ucha i teraz otrzymajmy tę nową. Dzięki, hej. Brawa, brawa, dziękuję. Też jest taki troszkę sprawny, lekko w górki, wypijający z rytmu, bo ten wyjątek jeszcze bardziej chyba ma do szybszego przebierania, do 15 km.
Gratulujemy panu Arturze, nie wiecie jak to jest. Brawo! Dobra,
No, pięknie. Właśnie taki kierunek odżywiania i to uchło właśnie z skutki regeneracyjne. Witamy serdecznie panie Bernardzie Romecie. Gratulacje. Kolejni zawodnicy zbliżają się tutaj, aby ukończyć się. Teraz jest pani Agnieszka i pan Marian. Witamy serdecznie Romecie. I zaangażowanie się w uczestnictwo, bo trzeba być wielkie serce. Witamy serdecznie pani Renato. Gratulujemy ukończenia tego. Tego nie było wcześniej. Takie dystanse. Ile nie jest dystans? Bo tak naprawdę, żeby wygrać, to wystarczy chcieć. Oczywiście nie wszyscy mogą, bo to jest zdrowie i tutaj bezpieczeństwo przede wszystkim. Stanowczo. Tak jak to zrobiła pani Hanna, która właśnie przebiega linię metry. Ona kiedyś stała z kanapy i poszła pobiegać. Dzień przejdzie i potem 2 minutki biegania i minut na koncercie. I zwiększają dystansy biegowe. W końcu zaczynamy biegać. Zaczynamy biegają. Natomiast większość tych, którzy w momencie, kiedy to bieganie stało się dostępne centry biegania, bo myślę, że zawsze chodzi tutaj nie buty, kiedyś biegało się w życiu w tamtach ktoś powie i coś było dobrze. Tak, było dobrze, ale ilość kontuzji tych ludzi, którzy biegali w takim ogólniu, była drastycznie wyższa niż nigdy przez przedstawę nie widział tutaj, bo to Paweł Mej, od 20 lat, to jest Paweł Mej, od 20 lat, kiedy nie ma dosyć. Oraz zabrałem 153 pan Mariusz. Witamy serdecznie pan Mariuszu. Witamy serdecznie kolejnych zawodników. Dawaj.
do mety mają zawodnicy, którzy biegną, zamykają stawkę, sprawdzają, po prostu zgarniają wszystkich tych, którzy są już zmęczeni. I fają się z sobą, nie wiem, że jeszcze dwojka, dwojka, trzy. No nie wiem, czy mogę powtórzyć to, co przed chwilą usłyszałem. Chodź. Prosimy panią Agnieszkę. Pani Agnieszko, wielkie brawa.